stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink? No i uważamy na takie delikatne tkaniny i haftę, żeby tutaj o nic nie zaczepiać. Traktujemy ubrania z miłością. Nie tylko ubrania, bo to wszystko traktujemy z miłością. To tylko powoduje to życie piękniejsze. Dzisiaj będzie słaby dźwięk, bo nagrywamy wszystko telefonem, ale musicie mi to wybaczyć, bo dzisiaj jest sesja. Nastroje są fantastyczne, pogoda jest fantastyczna. Ale są piękne, to jest sztos. Jest. Wow. Naprawdę rozpierdzę. Super to jest. A który pan ci się najbardziej podoba? Ten. Zdrowie. To jest sztos. Ale to też jest słodki. Dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Czy wy widzicie, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy moi kochani w centrum Warszawy. Tutaj niedaleko jeszcze niedawno mieszkaliśmy. A teraz jesteśmy w hotelu Radisson Collection i zostaliśmy zaproszeni przez ten hotel na weekend. U Jurija możecie zobaczyć, jak ogólnie wygląda to miejsce. Ja wam tylko pokażę to, co mam za oknem, dlatego że, no wiecie, jak jest już jest bałagan, zobaczcie, Pałac Kultury. Zawsze jak widzę Pałac Kultury, to nasuwa mi się anegdotka, którą wam opowiadałam milion razy, więc nie będę jej opowiadać, bo zaraz Juri powie, już wszyscy wiedzą. Wiedziałam, że to powiesz. Moi dziadkowie, słuchajcie, pod Pałacem Kultury spotykali się na randki o określonej godzinie, wiecie, nie było telefonów, więc Pałac Kultury to był taki, to było takie miejsce właśnie spotkań, miejsce, taki punkt po prostu, w którym każdy się umawiał i spotykał i właśnie tutaj moi dziadkowie umawiali się na randki, więc ja mam niezwykły sentyment w ogóle do Pałacu Kultury, bardzo lubię to miejsce, bardzo, naprawdę. Uważam, że mimo tego, że jest już mnóstwo wieżowców tutaj dookoła, tam to już w ogóle przy rządzie Toszyńskiego jest mnóstwo wieżowców, ale jednak to Pałac Kultury jest moim ulubionym budynkiem. Już słuchajcie, drugi raz w sieci hotelu Radisson dostajemy takie ładne łóżeczko drewniane. Ostatnio jak byliśmy w chyba Szklarskiej Porębie, dokładnie, to też dostaliśmy takie piękne łóżeczko i w ogóle tak dużo z was pytało o to łóżeczko. Fajnie, żeby dziecko chociaż spało w tym łóżeczku, bo to w hotelach nie potrafi spać bez dziecka. No nie potrafię, no. Znaczy, generalnie kładziemy dziecko spać w łóżeczku, ale potem... W nocy trafia nagle. W nocy nagle magicznym sposobem trafia do rodziców. Idziemy, moi drodzy, na śniadanie. Fajnie, bo już jest taki moment, że jedziemy z nim jeść. You got someone new, I know it. But I will keep on denying. Omlet Epcin prezentuje się w ten sposób, wygląda naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj mamy jajecznicę, jest dla Epci i dla młodego. Ja jeszcze czekam. Właśnie na basen. Ostatnio Edzie już przestał tak robić wodę, także przetestujemy. Od trzech dni dokładnie, także przetestujemy, czy naprawdę, czy to było jakieś takie chwilowe. Wróciliśmy do pokoju, wzięłam właśnie prysznic, zrobię sobie szybki makijaż i moi drodzy, za chwileczkę lecimy na obiad. A na obiad, słuchajcie, lecimy dzisiaj na miasto, dlatego że umówiliśmy się z Tati i Łukaszem i Olusiem. W ogóle na śniadanku Edzie poznał taką dziewczynkę, która miała roczek. I siedzieli obok siebie i się ze sobą bawili, to było takie urocze. Pani w ogóle miała cztery córki. Generalnie jak się tutaj pakowałam, to naprawdę pakowałam się bardzo, bardzo w biegu i nie zebrałam ze sobą szamponu do włosów, także
umyłam włosy hotelowym szamponem. Ale na szczęście miałam swoją maskę i w ogóle to jest maska, którą zawsze zabieram na wyjazdy. Naprawdę bardzo często, w ogóle mam teraz dękę już tej maski, muszę sobie zamówić nową. Bo ona nawet jak umyjecie włosy takim właśnie szamponem, wiecie, no wiadomo, nie takim, którego używamy na co dzień, to i tak, słuchajcie, te włosy będą piękne. Zaraz zresztą zobaczycie, na razie mam mokre. Nie mam też swojej suszarki. A ogólnie jakoś tak powiem wam, ubrań nie wzięłam. Jakoś tak się beznadziejnie spakowałam, ale na szczęście jesteśmy bardzo blisko domu. Bardzo się cieszę, słuchajcie, że tu przyjechaliśmy, dlatego że mimo tego, że jesteśmy bardzo blisko naszego domu, to my lubimy w ogóle sobie tak na weekend przyjść do hotelu i czujemy się, jakbyśmy byli co najmniej na wakacjach. Zawsze po prostu fajnie jest tak zmienić otoczenie. Zawsze to pozytywnie wpływa na nas. Bardzo lubimy zmieniać tak otoczenie, no bo w ogóle bardzo lubimy wyjeżdżać. I powiem wam, że jak tutaj wróciłam, a jesteśmy teraz na ulicy Grzybowskiej i to jest naprawdę bardzo, bardzo blisko miejsca, w którym do niedawna jeszcze mieszkaliśmy. I tak dopiero poczułam, że tęsknię jednak trochę z tym takim miejskim życiem. Może akurat tutaj, gdzie mieszkaliśmy, to życie było troszeczkę za bardzo miejskie, bo nawet nie było żadnego parku, żeby wyjść z dziećmi na spacer i po prostu mieszkaliśmy wśród wieżowców. No ale ogólnie sam klimat tego, że wieczorem jak poszliśmy na spacer, to po prostu byłam w mieście, które kocham, uwielbiam, w którym się urodziłam i rozmawialiśmy właśnie wczoraj na ten temat, że wszystko ma swoje plusy oczywiście i minusy, ale że jak tak teraz mieszkamy pod Warszawą, to jak tak sobie teraz przyjechaliśmy, no to na maksa poczuliśmy, że nam tego brakuje. Naprawdę najbardziej chciałabym po prostu mieć bardzo duże, przestronne mieszkanie gdzieś właśnie w tych okolicach. No ale mieszkania tutaj duże to już są kwoty, które na razie dla nas są, no nie są po prostu w naszym zasięgu na ten moment. Po prostu musimy bardzo dużo pracować, żeby spełniać te swoje marzenia. I ja wychodzę z założenia, że albo chciałabym mieszkać w Warszawie, w mieście, ale w lokalizacjach, które lubię, albo już wolę mieć dom pod Warszawą, niż na przykład mieszkać w dzielnicach, za którymi nie przepadam. I no niestety tutaj, jeżeli chodzi o mieszkania, szczególnie w większych metrażach, to no, jest to na pewno duże wyzwanie, żeby tutaj kupić mieszkanie, ale wszystko jest możliwe, moi drodzy. Także ja tutaj nie chcę brzmieć pesymistycznie, bo wierzę w to bardzo, że będziemy mieć to swoje wymarzone miejsce. Jak na razie to nam się, słuchajcie, zmienia co 5 minut. Najpierw dom pod Warszawą, potem stwierdziliśmy, że jednak się źle czujemy, potem stwierdziliśmy, że biorąc pod uwagę ceny mieszkań, to jednak wolimy mieć dom. A teraz tu przyjechaliśmy na weekend, wyszliśmy wczoraj sobie wieczorkiem i stwierdziliśmy, Jezu, jak nam tego brakowało, ale tu jest super, chcemy tutaj żyć. Kupiłam sobie w ogóle z AA takie coś do brwi i naprawdę jest okej. I było w ogóle w jakiejś fajnej cenie, chyba 20 zł to kosztowało. Dobra, jeszcze tusz do rzęs, podsuszę włosy i będę gotowa. Chyba i tak, słuchajcie, włosy zepnę, bo jest taki wiatr i w ogóle jest taka beznadziejna pogoda. I naprawdę widać po tych drzewach, że jest po prostu straszny wiatr. Jest chyba bardzo nieprzyjemnie. Słuchajcie, wysuszyłam włosy i zobaczcie. Po hotelowym szamponie i po użyciu maski. Teraz wam pokażę jaki. Ale naprawdę piękne. Tylko je wysuszyłam, nie mam ze sobą w ogóle ani swojej suszarki, ani szczotki takiej modelującej. Zazwyczaj jeszcze na taką szczotkę okrągłą modelującą po prostu sobie modeluję tutaj końcówki, tak żeby ładnie wyglądały, no ale nie mam dzisiaj. I tak pewnie zepnę na tę pogodę, bo dzisiaj robienie jakiejś większej fryzury i tak nie miałoby sensu. Ale słuchajcie, zobaczcie, mam już denko tej maski, także możecie zobaczyć, że no dobra, jeszcze nie denko, jeszcze na raz będzie. Jezu, ona tak ładnie pachnie. I tak ładnie włosy po niej pachną i czuć bardzo też ten zapach na włosach. To jest, słuchajcie, maska z Nakomi, z linii Nakomi Dermo. Ona ma w sobie niacinamid, depantenol i formułę Restart Pro, która bardzo fajnie też chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi. I powiem wam, że jak nałożycie ją na dłużej, na przykład na 20 minut, w ogóle ją też nakładacie na skórę głowy,
ona też jest przeciwko wypadaniu, to naprawdę włosy są jak tafla. Ja ci nałożyłam na dosłownie może z 3-4 minuty, po prostu podczas prysznica, ale i tak naprawdę są bardzo, bardzo miękkie i gładkie, a najlepsze było to, że jak umyłam włosy tym, wiecie, hotelowym szamponem, to były takie tępe, takie, no wiecie jak to jest, po prostu po takich szamponach włosy są po prostu takie, no nie są zbyt gładkie, ciężko je rozczesać i tak dalej. I momentalnie, jak tylko zaczęłam nakładać tę maskę, to już poczułam, że moje włosy dostają taką po prostu takiego boosta wygładzenia i nawilżenia. Co jest też naprawdę fajne, to nakładamy też na oczyszczoną skórę głowy, dzięki czemu ona będzie zapobiegać wypadaniu włosów, będzie bardzo mocno odżywiać, nawilżać, regenerować. Ja, jak widzicie, używam regularnie, mi się też strasznie podoba ten zapach, chociaż jest taki nieoczywisty. Nawet ciężko powiedzieć jaki, bardzo taki świeży, pięknie włosy po niej pachną. I moi drodzy, będąc przy pielęgnacji od Nakomi, to mam dla Was naprawdę fajną wiadomość. Nakomi razem z drogerią Hebe zorganizowało konkurs. Trzeba zrobić oczywiście zakupy w drogerii Hebe. Macie na to czas do 15 października. I jeżeli kupicie kosmetyki marki Nakomi, zarówno stacjonarnie w drogerii, jak i przez aplikację Hebe, albo na stronie internetowej www.hebe.pl o minimalnej wartości 59 zł. Zrobicie kreatywne zdjęcie swoich zakupów i umieścicie je na swoim Instagramie, używając specjalnych hashtagów. Hashtag urodziny Nakomi i hashtag Hebe Polska. Następnie wystarczy wyśleć zdjęcie paragonu z Waszymi zakupami, no i link do Waszego zdjęcia, które umieściłyście na swoim Instagramie. Zdjęcie i link wysyłacie na adres konkurs@nakomi.pl. Możecie wygrać iPhone'a 14. Konsole PlayStation 5, słuchawki JBL, oczywiście kosmetyki Nakomi, pobyt w naszym ukochanym hotelu Crystal Mountain w Wiśle, vouchery do Energylandii, zestawy walizek Wings, vouchery do kina, naprawdę nagrody są super, także zachęcam Was bardzo do tego, żebyście wzięli udział. Kto to przyszedł do mamy? Dziulku, ty się idziesz zaraz spotkać ze swoim ziomkiem, wiesz? Olusiem, swoim kumplem. Kochani, a już tak kończąc ten temat, bo przegrzał mi się aparat, czyli standardowo, to może Wam wrzucę w przypięty komentarz takie moje perełki od Nakomi, takie po prostu moje sprawdzone produkty, które ja zawsze mam u siebie w łazience. Między innymi jest to ta maska, żel do mycia twarzy z niacinamidem, krem z kwasem hialuronowym, super też jest krem pod oczy z olejem organowym, to jest taki bestseller też Nakomi. Wrzucę Wam nazwy w przypięty komentarz. No a Was odsyłam na stronę Hebe. Róbcie zakupy, bierzcie udział w konkursie, bo są naprawdę super nagrody do wygrania. A my co? My się zbieramy, Edward. Ubieramy się. Ubieramy się już i za chwileczkę wychodzimy. Pokażę Wam jeszcze, słuchajcie, co kupiliśmy Olusiowi wczoraj. Mamy czekoladę dla tati. Tati lubi słodycze, a my dostaliśmy. I pewnie jej nie zjemy. No zobaczcie, co kupiłam dla Olusia. Niestety nie było rozmiaru dla Edzia. W sensie był sweterek tylko bez spodenek. Ale zobaczcie, taki sweterek w paski i do tego takie spodenki w takim pięknym grafitowym kolorze. Ślicznie będzie wyglądać. Ubieramy się, zakładam kurtkę. Ja zaraz założę Edziulkowi jego bejsbolówkę, którą dostała od babci Halinki z Zary. Jest po prostu przekozacka. Wygląda tak słodko w niej. Ale chyba założmy ją dopiero jak będziemy wychodzić z auta, co? I cała familia dzisiaj na czarno. Tak, Edward? Idziemy, słuchajcie, chodź, weźmiemy... O, uważaj! Bierzemy kamerę i lecimy. Jesteśmy, moi drodzy, w restauracji Akademia. Mieliśmy wszyscy ochotę dzisiaj na taką kuchnię bardziej polską, także wybraliśmy się właśnie tutaj. A słuchajcie, my sobie tu siedzimy, a tam stoi nasz samochód i właśnie siedzieliśmy i zorientowaliśmy się, że czapka nam wypadła i leżała tam. Kocham, jak to wszystko przysługujesz nam. No nam, to razem się zorientowaliśmy. Jury, jesteśmy jednością, no. Jak oceniamy Akademię? Uważam, że Stardom jest smaczniejszy i też ceny są lepsze, bo zapłaciliśmy w sumie dosyć dużo. Także dla odmiany można sobie tam przyjść, ale jednak jak będziemy mieli ochotę na kuchnię polską, to wybierzemy Stary Dom. Moi drodzy, nasza przygoda dobiega końca. Nasz weekend dobiegł końca. Właśnie się pakujemy. Było naprawdę super, ale z przyjemnością wracam do domku. Nie wiem jak ty. Też. Kochani, witam się z Wami już kolejnego dnia. Właśnie lecimy na nasz pierwszy taki wspólny wywiad. Nie mieliśmy już takiego wywiadu wspólnego, co? Ja byłam tylko gościem Blanki w podcaście.
Ty byłeś też na jednym wywiadzie, ale by ze mnie. No. Razem nie mieliśmy nigdy. Także dzisiaj debiut. Ja się w ogóle stresuję. Idziemy do studia Świata Gwiazd. Jura, idziemy do studia Świata Gwiazd. No ty gdzie? Nie wiem, co ja tam będę robić. O, jest. Co jest? Parking. A no jest parking, no. No ja to zawsze się takimi rzeczami stresuję. Ja nawet jak byłem, chodziłem jakichś kondensów i innych rzeczy, to zawsze się stresowałem. To zawsze mnie stresuje. Nawet jak tańczyłem przed jurorami w You Can Dance, to nie dostałem się do tego, że mnie stres zjadł po prostu. Ja zawsze miałam z kolei tak, że na przykład jak właśnie byłam jeszcze nastolatką, no i były jakieś zawody taneczne i tak dalej, no to ja bardzo lubiłam to. I ten taki stres zawsze mnie strasznie motywował. Ja zawsze się myliłem. A ja nie, ja zawsze po prostu miałam tak, że jak już wychodziłam, patrzyłam na tych jurorów, to takiego miałam kopa w dupę, takiego dostawałam, wiesz? Bardzo zawsze lubiłam występować, ale akurat teraz przed takim wywiadem też się trochę stresuję. Bo tak wiesz, no nie wiadomo. Nie wiesz, o co cię zapytałem, nie? Inaczej w ogóle jest, jak się nagrywa samemu, jak się samemu wyciąga kamerę i tak dalej. To jest zupełnie, sam słuchajcie, inaczej. Montujesz. Myślę, że jakbyśmy byli teraz gdzieś w telewizji, to już byśmy się bardzo stresowali, bo to zupełnie są inne... One takie inne emocje, no. Najbardziej to się, wiecie, co stresuje? O to, czy nogi będą dobrze wyglądały na tej kanapie. No poważnie, wiecie, potem źle usiądę, potem będę to oglądać, będę sobie myślała, Boże, mogłam tą nogę wziąć na przykład w lewo. Mówisz, to możesz usiąść jak ta pani w telewizji, tak... No ja tak zamierzam usiąść. Półdupkiem na skrawku i noga będzie długa. Nogę? No. Nie, no chyba nie dam rady tak siedzieć, będę się czuła skrępowana. Ale Asia oczywiście będzie z nami, więc powiedziałam już Asi, że zanim zaczniemy nagrywać, to ja będę chciała usiąść, ona mnie ustawi i dopiero, wiecie, jakby będzie wiedzieć, czy, no, czy dobrze, czy źle. Jesteśmy już po wywiadzie. Ja już, jak widzicie, jestem w dresach i wracam właśnie do domu. Dzisiejszy dzień jest po prostu tak szalony i wszystko się tak szybko dzieje. Mam w ogóle jeszcze dzisiaj premierę nowej kolekcji Moody, także jeżeli podobają wam się nasze nowe dresy, mam dzisiaj na sobie mój ulubiony kolor tej kolekcji, to jak oglądać ten film, to na pewno już wszystkie produkty są na stronie. Ale powiem wam, że Edziurek jest tak szczęśliwy z babcią, że totalnie wróciłam i tak aż na maksa się spokojnie poczułam. Cieszył się bardzo, że nas widzi, ale jednocześnie naprawdę widzę, że super spędza czas z babcią, więc... A co do samego wywiadu, to ja się na samym wywiadzie, jak jest rozmowa, to się nie stresuję nigdy, ale zawsze jak czekam, aż wywiad się już pojawi, no to jest taki trochę stres, no bo często jest tak, że jak my coś mówimy, to zupełnie nawet nie pomyślimy o tym, że nie wiem, ktoś coś może inaczej zrozumieć, albo nie wiem, mamy czasami może jakiś inny ton wypowiedzi niż myślimy i tak dalej. I ja odkąd działam w internecie, to już wielokrotnie miałam takie sytuacje, że ja coś powiedziałam, co dla mnie było w ogóle zupełnie normalne, a dla wielu osób, które to potem oglądały, miało to inny wydźwięk niż ja planowałam, żeby to miało taki wydźwięk. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, bo trochę zakręciłam. Ja pierdzielę, już się ciemno robi. Kiedy to się wydarzyło? Przez chwilę było lato. Ja nie mogę w to uwierzyć, że jest już tak zimno. Nagle, to się wydarzyło wszystko nagle i nagle jest ciemno. W sensie jeszcze nie jest ciemno, no ale już takie golden hour się robi i będzie zaraz zachód słońca. Ciekawy dzień, naprawdę ciekawy dzień. A właśnie, muszę wam powiedzieć jeszcze skąd są kolczyki, bo na bank będziecie pytać, bo dodałam stories na Instagramie i już dostałam całą masę pytań o te kolczyki. Słuchajcie, kolczyki, te srebrne, które mam teraz na sobie, są z mango. Natomiast do tego mam nausznicę z Berries & Co. I tak samo naszyjnik jest z Berries & Co. Ja, słuchajcie, jeszcze jadę odebrać jedną rzecz, no i wracam do domu, także będę pewnie za jakieś 20 minut, może pół godziny. Mam w sobie tyle emocji teraz i tak intensywny był ten dzień, że normalnie głowa mnie rozbolała. Bo i wiecie, i trochę emocji takich związanych z tym wywiadem, jednak to nie jest takie nasze naturalne środowisko, więc zawsze trochę jest takiego stresu przed, no i teraz w ogóle stresu, jak to wyszło. Plus kolekcja, więc też na telefonie cały czas
z Ewą. Taki, wiecie, jeszcze stresik, bo zostawiliśmy Edzia z babcią. Oczywiście, wiecie, nie stresuje się, bo wiem, że Edzio kocha swoją babcię i babcia kocha jego, ale no zawsze tak jest, że jest taki delikatny matczyny po prostu, taki stresik, jak się zostawia swoje dziecko. I wiem, że dużo mam tak mam, kiedyś podzieliłam się tym na swoim Instagramie i dużo z was pisało, że tak macie. Ja się teraz, kochani, będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Trzymajcie kciuki za dzisiejszą premierę. Trzymajcie kciuki, żeby wywiad był fajny. Mam nadzieję, że tak będzie. No i co? No i życzę wam cudownego wieczorku. Buziaczki. Całuję was bardzo mocno. Pa!